Zaczynamy! Trasa S17, S2, 3 km 470 metrów. Data realizacji od 2017 roku do 2022 roku. A tam daleko widzicie centrum Warszawy. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i trzymam wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji na pograniczu Warszawy, ale jednak jak sama nazwa głosi tego projektu, to jest wschodnia obwodnica Warszawy. Na bardzo krótkim fragmencie, bo tylko i wyłącznie węzeł Zakręt do odcinka z węzłem Lubelska, z czego węzeł Lubelska powstał już wcześniej. Ale tak, faktycznie to się zmieniło tutaj. Jest to też projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Kto by się zdziwił. Oczywiście zawsze tak to zazwyczaj ostatnio wygląda, natomiast sama trasa obwodnicy wschodniej Warszawy, która nie istnieje właściwie, bo ten fragment jest bardzo mały, powstaje tam projekty, o tym jeszcze powiem trochę później w materiale. Węzeł Zakręt, czy też Warszawa Wschód, jak niektórzy nazywają, znajduje się na pograniczu Zakrętu i Wesołej dzielnicy Warszawy. Jest bardzo ciekawym węzłem, ponieważ jest 3, a nawet 4 poziomowym. Jeżeli licząc też ciągi pieszo-rowerowe, ponieważ są tutaj tunele pieszo-rowerowe, jest tunel drogowy, jak i również są wiadukty właśnie wschodniej obwodnicy Warszawy. Tu jest ciekawy bardzo przystanek, o którym chciałem powiedzieć. Jest to przystanek niby jednoparonowy, ale właściwie dwusektorowy, bo zwróćcie uwagę, że mamy jeden sektor, żeby jeszcze pojechać prosto, a drugi w kierunku prawo, żeby skręcić w kierunku południowym dla autobusów, głównie oczywiście podmiejskich w tymże rejonie. Tak wygląda same tutaj rozkopane rejony. No dobrze. Nie rozkopane, ale nie jest to organizacja ruchu, którą chcielibyśmy dowiedzieć już w tym momencie. Prace tutaj jeszcze trwają przy wykończeniu ostatnich elementów. Miało w sierpniu się tutaj skończyć już ten etap aktualnie objazdu w tymczasowej organizacji ruchu, jednakże ze względów technicznych zostało to przełożone na późniejszy termin. Nie wiemy na razie jaki. Wiemy tylko i wyłącznie, iż tej jesieni ma zostać oddany do użytku ten odcinek drogi, a wiemy doskonale, że na przykład tunel pod Ursynowem miał zostać też otwarty tej jesieni, znaczy miał zostać otwarty jesieni w tamtym roku, kiedy miał zostać otwarty i został otwarty ostatniego dnia jesieni, więc jakby jesteśmy w stanie uwierzyć właściwie we wszystko. Co warto powiedzieć o tej trasie? No to nie jest to długi odcinek, jak już powiedziałem, tylko jeden węzeł Zakręt, ale jest to bardzo potrzebny odcinek, ponieważ tutaj bezpośrednio może i dokorokuje niektóre rejony, jak to niektórzy bardzo lubią nazywać, zwłaszcza przy trasie NS, ale moim zdaniem wyciągnie ten ruch z tego miejsca, bo tutaj zawsze była jedna ulica, którą dało się dojechać do węzła Lubelska. Jednakże ostatnio no, cały ruch jest prowadzony na okrągło, a kiedy zostanie oddany ten węzeł do użytku, będzie możliwość szybkiego wypompowania tego ruchu stąd, bądź też szybszego wpompowania, bo to zawsze niestety działa w dwie strony. Tu jest ten tunel, o którym mówiłem, on bezpośrednio jest takim bypassem przez cały węzeł, omija całkowicie te rondo, które jest na górze zlokalizowane, jak i również te ciągi pieszo-rowerowe. Warto zaznaczyć, że tutaj nie ma żadnego przejścia dla pieszych, czy też przejazdu rowerowego. Wszystko znajduje się pod ziemią, przy całym węźle. Tutaj zatkniecie dosłownie, jak to mniej więcej wygląda ten tunel. Jest to jednopasmowy, ale według mnie całkowicie tutaj wystarczy taki podział, jeżeli chodzi o te rejony. No widzicie, ładny, szybki tunel przelotowy. Pytanie, jaka jest dokładnie wysokość i czy wszystkie pojazdy się tutaj zmieszczą? No to jest dobre pytanie w sumie, ale wydaje mi się, że tak. Bardzo ładnie to wygląda. Ja nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, że nad tym tunelem jest przejście pieszo-rowerowe. Myślałem, że te ciągi tutaj są oddzielone od siebie, ale jak zobaczycie później, no w tym miejscu mniej więcej widać, jest kładka nad tunelem. Dzięki czemu ja to nazywam, że to jest taki faktycznie czteropoziomowy trochę węzeł. Tu jest same wiadukty. Ten wiadukt, który teraz widzicie, czyli wiadukt zachodni, nie będzie używany przez najbliższe pewnie 5 czy 6 lat, ponieważ on jest do dalszego fragmentu do węzła bezpośrednio w Ząbka, który jeszcze nie powstał i tam dalej przez Wesołą, Rembertów i tak dalej będzie się to wszystko ciągnąć. Ale tutaj dalej lecąc, jak widzicie, macie już bezpośrednio wyjazd z tunelu, układ drogowy mniej więcej, ładnie tutaj te pasy są już namalowane, jedna jest nie, jak widać, jest zamknięta, więc jest ładnie namalowana, druga ma tymczasową antykanalizację ruchu, więc to się tak ciągnie. No i tutaj na pewno te zwężenie aktualnie do jednego pasa nie jest dobrą nowiną, jeszcze tutaj ten przejazd przez środek skrzyżowania
właściwie jadąc pod prąd na jednej jezdni, też na pewno nie poprawia systemu, jeżeli chodzi o generowanie korków. Zresztą widać nawet to tutaj. A ja tutaj byłem, jak dobrze kojarzę, w piątek wieczorem. Znaczy wieczorem, to dużo powiedziane, ale nie byłem tutaj w jakichś wczesnych porach. Dobrze, zetknijmy sobie jeszcze trochę bliżej na sam węzeł, zakręt, żebyście mogli tutaj zobaczyć. Jak widzicie, tak całe rejony tutaj wyglądają. No teraz jesteśmy w Wesołej. Wiadukt w paru procentach. Może przestracimy w paru procentach, ale 10-20% całego węzła to może jest faktycznie Warszawa. Ale dlatego się nazywa już bezpośrednio zakręt, a nie Warszawa Wesoła, czy Warszawa Wschodnia. No ale jest jednak mimo wszystko to kawałek Warszawy, no i obwodnica Warszawy. Tu jest te same rondo, o którym wam mówiłem. Jest bezpośredni przejazd i wjazd przez rondo w kierunku właśnie węzeła Lubelska, tą trasą szybkiego ruchu, jak i również w teorii przejazd prosto aktualnie, w przyszłości to będzie przejazd właśnie w kierunku tej części przez Dozombek, no ale aktualnie to nie będzie siłą rzeczy wykorzystywane zbytnio, no bo donikąd ten nie dojedziemy, a ruch jest poprowadzony trochę inaczej, innym organizmem ruchu. Z tej inwestycji jeszcze będzie w ogóle, tylko powiem tu może teraz w tym momencie jeszcze jeden film, jak już będzie to wszystko dane do użytku, bo ja sam nie jestem do końca przekonany, jak będzie wyglądać ta organizacja ruchu. Tu jest zjazd rowerowy, pieszo-rowerowy i schody również w niektórych miejscach są, do przejścia podziemnego. Jak widzicie, tutaj też jest ścieżka rowerowa dalej do pozostałych ulic. Ogólnie tutaj te wszystkie ciągi są w miarę połączone, tak żeby piesi i rowerzyści nie mieliby dużych problemów z przekraczaniem tej nowej trasy. Jest jedna kładka, na której ja stałem przy większości lotów w tymże miejscu. Zresztą to dokładnie jeszcze zobaczycie. Jak i również właśnie jest szereg tutaj przejść podziemnych, które się znajdują właściwie od każdej strony. I teraz możecie zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Tutaj jest rondo, tu jest wjazd. Jak widać, jest przygotowany ten węzeł na większą ilość pasów, ale póki co no, nie jest po prostu tutaj duży ruch przewidziany w najbliższym czasie w odpowiednich kierunkach. No i tu jest właśnie kładka, na której mówimy nad tym tunelem. Możecie zobaczyć, że ona łączy te wszystkie przejścia podziemne, które są pod spodem, dzięki czemu faktycznie to ciekawe będzie naprawdę według mnie przejście podziemne, no bo faktycznie będziemy szli raz nad tunelem, a tam naprawdę będą ładne widoki na te wszystkie samochody, a dwa będziemy szli na środku ronda i będziemy mogli to wszystko zobaczyć, więc naprawdę całkiem ciekawe rejony bym powiedział. Na pewno jest to coś, czego zazwyczaj raczej nie możemy uświadczyć, a jeżeli na pewno oglądają mnie tutaj w tym momencie miłośnicy węzłów drogowych czy innych rzeczy, no to dla was to będzie świetna gratka, żeby sobie poobserwować i wejść na środek samego węzła. Sam dojazd tutaj nie jest najlepszy, jeżeli chodzi o komunikację miejską, no ale domyślam się, że takie to nie są jakieś problemy dla większości z was. Natomiast wracając już bezpośrednio do węzła, tutaj jak widzicie, zakręt też w prawo jest bezpośrednio tylko i wyłącznie dla busów, czyli dla autobusów, ponieważ jest przez przystanek i żeby tak to wyglądało lepiej zlokalizowane i lepszy przepływ tutaj autobusów, aby dalej się nie korkowało i jeździło po prostu szybciej. Tak oni to zrealizowali, chociaż nie wierzę w to, że zwykłe samochody osobowe tędy nie będą jeździć. Na pewno też będą miały świetny pomysł, że pojedziemy sobie na skróty. Dobrze, węzeł zakręt oczywiście ciągnie się dalej. To co mówiłem wam, aktualnie będzie poprowadzone tutaj tymczasowo organizację ruchu z podobnym częścią, jak to było na węźle z ulicą Pławską na S2. Na południowej obwodnicy Warszawy. Tam, ponieważ nie był budowany przez bardzo długi okres czasu tunel pod Ucynowem, zostało zrealizowane na samym końcu właśnie zjazdu, taki jak tutaj, przejazd, tak aby po prostu na samym rondzie na dole było mniejsze, przynajmniej w teorii, natężenie ruchu. Jak wyszło, no to wszyscy wiemy, którzy stali w tych korkach. Tutaj w związku z tym też, żeby po prostu były mniejsze korki i tutaj też projekt się kończy trochę wcześniej, zostało zrealizowane tylko wyłącznie przejazd jedną jezdnią, wiaduktem na górze, nie dwoma, no ale na pewno to trochę poprawi też sytuację z dojazdem do Warszawy, bo to właśnie będzie tędy prowadzony przejazd bezpośrednio do Warszawy. Górą będzie się przejeżdżać. Jednym pasem tutaj jest zwężenie, bo jest dosyć ostry zakręt mimo wszystko. To jest zakręt zakresu 180 stopni. Teraz jeszcze taki szybki, względnie przelot nad całą tą inwestycją. Oczywiście chyba możecie się domyśleć, że film z przelotu nad całą inwestycją jeszcze będę realizować, więc na to się nie bójcie, to jeszcze będzie zrobione. I tak to tutaj właśnie wygląda. No, wiadukt jest naprawdę pokaźny to zmiana. Tutaj jest możliwość rozszerzenia w przyszłości właśnie tej jezdni na spokojnie trzech pasów. Jak widzicie, tutaj jest zwężenie właśnie w kierunku północnym jezdni, no bo tam jest po prostu zjazd do jednego pasa. Ale po drugiej stronie namalowane są już ładnie trzy pasy jeszcze z pasem awaryjnym, więc na spokojnie tutaj
duże natężenie ruchu, które będzie na wschodniej obwodnicy Warszawy, będzie miało jak rozładować się na te wszystkie pasy, bo nie ukrywajmy, w Warszawie jest dosyć duży problem z wschodnią częścią Warszawy. Zacznijmy od tego, nie mamy tutaj właściwie żadnej drogi, która jakkolwiek by była jakąś obwodnicą. Po zachodniej stronie mamy czy to Nową Lazurową, ulicę, mamy Prymasa Tysiąclecia, a po drugiej stronie nie mamy żadnej takiej dużej ulicy, która by wyciągała cały ruch. No, przyszłością jest tutaj wschodnia obwodnica Warszawy, czy też obwodnica Pragi, Gosławia też zwana, ale obydwie te inwestycje nie są aktualnie realizowane i to jest bardzo duży problem. Więc siłą rzeczy no czekamy na te inwestycje. O obwodnicy Gocławia czy też Pragi będzie film w najbliższym czasie, ale to też jako warszawskie inwestycje, podobnie jak Trasa NS, będę nam pokazywać wszystkie projekty, które są aktualnie na SICOM-ie. Wracając do tego, co my teraz tu widzimy, trochę powoli lecimy, może przyspieszmy trochę. No, trochę przyspieszymy, będzie dwukrotnie film przyspieszony, żebyście mieli też nie siedzieli tutaj ze mną 18 minut, bo bez przesady. Ale jak widzicie, tutaj mamy połączenie zjazdu ulicy Zakręt, znaczy węzła Zakręt. Bezpośrednio tutaj właśnie z tych 4 pasów zwężamy się do tych skromnych 3 i tak mniej więcej to będzie z dojazdem bezpośrednio do węzła Lubelska. Tutaj widzimy też kładkę, o której mówiłem. Na kładkę jest dojazd dosyć prosto zrealizowany, mamy zarówno wjazdy pieszo-rowerowe, jak i również schody dla szybszego wejścia na krótszym odcinku. Tak to wygląda. Tutaj ten film jest puszczony na wstecznym, więc nie dziwcie się, że samochody jeżdżą na tyłu. Jak coś, to proszę mi tam je pisać. Na pewno to się zmieniło od ostatniego czasu, kiedy ja tutaj byłem. To pomijając to, że się pojawiły wszystkie znaki z napisami jak zjazdy tutaj na Warszawę i tak dalej, to na pewno się zmieniło to, iż mamy tutaj już ekran akustyczny zamontowany w całości. Całkiem ciekawe kolorki, bym powiedział. Nie jest to ten typowy zielony, który zazwyczaj widzę na obwodnicach, tylko właśnie taki pomarańczowy i brązowy kolor. I powiem wam, że całkiem mi się to podoba. Także tutaj mniej więcej w tym miejscu zaczyna nam się już węzeł Lubelska bezpośrednio. No i tutaj też jest ten tymczasowa organizacja ruchu, którą widzicie właśnie. Jest wjazd na węzeł Lubelska od boku, od drogi serwisowej czy też po prostu dojazdowej. Też był jeden wiadukt, ale wiadukt z tego co kojarzę powstał wcześniej już. No i tu już mamy starą inwestycję, która sobie działa i funkcjonuje w najlepsze, więc tutaj dużo się nie zmieniło od ostatniego czasu. No ale tak to mniej więcej wygląda, tak? Tutaj też jest kolejna kładka, ale to już jest realizacja bezpośrednio samego węzła Lubelska, który się znajduje, jak widzicie, zresztą tutaj w tym miejscu na Majdanie. Też przy okazji to, ten węzeł się znajduje już właściwie poza moją mapką, ale to szczegóły. Tak to wygląda. Na sam koniec, żebyście nie pozostali tak bezpośrednio z samymi przelotami patrzącymi na wprost, na przód, patrząc jeszcze na ten horyzont, to pokażę wam cały układ drogowy, jak mniej więcej wygląda z takiego lotu ptaka, abyście mogli zobaczyć po pierwsze, jak szeroki i wielki jest węzeł Lubelska. Zwróćcie uwagę, że tutaj ilość pasów jest właściwie nieograniczona. Spokojnie GDD-ka będzie mogła tutaj zwiększyć ilość pasów, tylko im będzie się chciało. No tutaj jest aktualnie te zwężenie do tego jednego pasa właściwie przez te magiczne rądko, które jest tutaj zrobione. No, cała ta organizacja ruchu musi zostać zlikwidowana jeszcze przed otwarciem węzła i to jest pewnie ten element, który chcieliby właśnie już rozpocząć tutaj budowniczowie z samej budowy tej drogi, no ale ponieważ mieli problemy i to zostało opóźnione, no to jeszcze trochę poczekamy. Tak jak mówiłem, sama inwestycja ma zostać oddana do użytku w tej jesieni i wtedy też zrobię podsumowanie budowy na okresie tutaj, kiedy ja się pojawiałem, jak i również pokażę wam bezpośrednio jak wygląda całość po zakończeniu budowy, bo nie ukrywajmy, chyba parę osób to może interesować. Tu też jest taki przepust, który może już minęliśmy, ale jest mniej więcej gdzieś, o, w tym miejscu jest przepust bezpośrednio pod całą inwestycją dla zwierzątek, czy też dla pieszych, którzy są zmotywowani, aby przechodzić pod kuleni przez ten dół, bo to jest mniej więcej w wysokości metr, półtora metra, chyba coś koło tego jest. Tam faktycznie jest przejście i da się przejść oczywiście bez chodników, tylko ładnie po glebie, że tak to powiem. Tak wygląda cała inwestycja. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach.
na moim kanale. Tak jak mówiłem, będzie jeszcze jeden film z przelotu i w najbliższych dniach, nie wiem w końcu kiedy pojawi, mniejsza z tym, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, ale wy kiedy to dzisiaj oglądacie, czyli w niedzielę, musicie wiedzieć jedną ważną rzecz, która jest w Warszawie, którą chciałem wam pokazać, ale nie mam aparatu aktualnie, więc nie jestem w stanie wam po prostu nagrać, mniejsza z tym. Jest jedna ważna rzecz, którą musicie wiedzieć, to jest to, iż dzisiaj jest darmowa komunikacja miejska, jeżeli chodzi o drugą linię metra. Tylko druga, ale aż druga linia metra cała jest aktualnie dostępna nieodpłatnie na odcinku Bemowo-Brudno. Możecie się przejechać, zobaczyć nowe stacje i na Bemowie, i na Brudnie, które zostały oddane w tym roku, a to jest na pewno dosyć duża ciekawostka. No ja akurat tutaj osoby chciałem zaprosić i przejechać się z nimi na ten odcinek, to nas gdzieś pojechały w tym momencie, więc nie jestem w stanie tego pokazać. No ale nie ukrywajmy, jest to dosyć ciekawe wydarzenie, więc jeżeli jeszcze ich nie widzieliście i ten film oglądacie o jakiejś ludzkiej porze, no to możecie sobie wejść i zobaczyć tę stację. Dla mnie to nie jest nic ciekawego, znaczy nic nowego, ja tę stację widziałem dużo razy, no i akurat tę miejską, więc jakby dla mnie, czy dzień bez samochodu, czy cokolwiek, to dużej różnicy nie ma, bo to dla mnie tak, taki każdy dzień właściwie jest. No i to było na tyle. Co do kolejnych filmów, powiem wam, że mam przygotowany już film, tylko muszę go jeszcze zmontować, ze Sulejówka Miłosna. Tam oczywiście powstaje tunel drogowy pod linią kolejową, to się niedługo pojawi, jak i również no, kolejne filmy, które muszę jeszcze ponagrywać, na przykład tramwaj kierunek Winnica, bo tam aktualnie te zwężenie modlińskie, no jest ciekawe, jest ciekawe. No, tu ładnie widzicie przy okazji z tejże perspektywy same rondo. No i tunel, i wszystko, i zjazdy, i wjazdy pieszo-rowerowe. Ich jest tutaj całkiem dużo, też jest trochę schodów, o czym powiedziałem trochę, ale z takiej perspektywy możecie to zobaczyć trochę lepiej. Warto też tutaj znaczyć, że podczas budowy był utrzymany tutaj jako taki ruch pieszy przez sam węzeł. Nie było to najprostsze, ale jednak był jakoś zachowany i korzystałem oczywiście z tego. Do zobaczenia. Cześć!